Siemanko widzowie, dzisiaj zagramy sobie po raz chyba drugi albo nie wiem który w Blockstar Planet. Na tym kanale przechodzimy parkour Devil's Creation 2, bo zanim wyjdzie Devil's Creation 3, to trzeba przejść Devil's Creation 2, to się nie uda, ja wiem, ale próbujemy. Tak więc lecimy. Patrz, ale skoki, ale dzikie skoki. Tak, skacze. Widzicie, umiecie tak skakać? Nie wydaje mi się. Ale ja umiem. A wy też umiecie, jeśli się postaracie. Ja się też staram. Znaczy, staram. To za dużo powiedziane. Ale próbuję to przejść, okej? Okay? Nie umiem, ale próbuję. Jak dojdziemy gdzieś dalej, to będzie dobrze, bo myślę, że przez cały odcinek będziemy na jednym miejscu. Tak więc super będzie, co nie, widzowie? No właśnie. Napiszcie w komentarzach, z czego chcecie kolejny odcinek jutro. Wiem, że nikt tego dzisiaj nie obejrzy, ale co chcecie na pojutrze, bo jutro to obejrzy więcej osób niż dzisiaj na pewno. Bo jest ogólnie 20:20, ja sobie przypomniałem, że robię daily i muszę odcinek nagrać. I przy okazji nie mówiłem wam, że robię daily, ale myślę, że to zauważyliście po tym, co się dzieje na moim kanale, jak regularnie wrzucam filmy. To jest bardzo dziwne na mnie. Ale z piosenkami nie kończę, będą. Mogę powiedzieć, że z kasztanami kończę, bo to już w sumie to jest jakby ogłoszone w trailerze o 8 części ostatniej. Tak więc no, to nie jest jakiś sekret. Tak więc no, dopóki to przechodzę, to sobie pogadamy o różnych rzeczach, które się dzieją na moim kanale, bo o prywatnych rzeczach nie będę mówił, bo nie wolno, bo to prywatność. Każdy ma prywatność, chyba każdy, nie wiem czy każdy, ale ja mam na przykład. Tak więc porozmawiamy sobie o rzeczach, które się dzieją w tej grze i nie tylko. Bo na przykład koła fortuny usunęli i wydarzenia także usunęli. To jest bardzo głupia decyzja ze strony Blockstar Planet, bo koła, wydarzenia to były super rzeczy. Czy ja właśnie powiedziałem wydarzenia? Powiedzmy, że nie, ale... Przepraszam bardzo, jeśli tak powiedziałem, ja jestem nie super człowiekiem, ale tak. Co tu się stało, to nie wiem. To było bardzo dziwne. Ja nie wiem. W jaki sposób to się stało, że ja nagle do lawy trafiłem? To nie wiem. I właśnie umarłem po raz kolejny. To jest bardzo niefajna rzecz. Jak widzicie, to tak nie wolno robić, no bo no wtedy zginiecie. No widzicie, widzowie, ja wam daję porady. Nie dotykajcie lawy, bo zginiecie. Widzicie, jakie porady dobre wam daję do parkourów? Widzicie? A jak gracie na telefonie lub na tabletach, to też nie dotykajcie lawy, bo też zginiecie. Wiecie? Oczywiście fioletowej, bo jak dotkniecie tą zwykłą, to po prostu będziecie tracić HP, dopóki nie zginiecie, więc jej też nie dotykajcie lepiej, bo to się może źle skończyć. Dla waszego Blockstar Planetowego zdrowia, dla zdrowia waszego skina, który jest biedny, bo cały czas ginie i on się boi i on umiera, on już nie wie, co ma ze sobą zrobić. Więc bądźcie dobrzy dla skinów, a ja wam takim pięknym zakończeniem dziękuję za oglądanie Elwina.